przy skwadronnych rozkładach. Cieszę się bardzo. Te bardzo odczuwalne zmiany biegów mi się nie podobają. Trochę wymowniej, no ale więcej pozycji, wtedy wyszło trochę delikatniej. O, szanki, i koniec torów będzie, szanki. Trzeba będzie kabinkę zmienić. No, drugi postój powinien być. No, trzeba kabinę zmienić. Znaczy w realu by tutaj działało, nie? No bo to jest symulator, to go. I koniec toru. Dobrze, i zmieniamy sobie ładnie. Zapiszmy sobie, i to jest połowa. Czyli teraz znowu już będziemy jechać przez rzekę do Sandu 1. Pojechaliśmy tam tędy, potem do Reading, Jonas, tam coś tam. Reading, Jonas. Expense save jakiś tam. Aha, czyli będziemy jechać tą samą trasą, tylko że na jedną stację. Poczekaj tutaj na Shanghai aż 9.14, kiedy zamiast na odejść. Ciekawe tłumaczenie. Kabiny zmiany pierwszy. Że pociąg do skierowanych od... Nie wiem, dziwna ta instrukcja, szczerze mówiąc. Nie, zrobię mi zatwierdzają, no to tu siedzi. Nie ma rodzin, co tu szoku, bo ja ci dziwne to tłumaczę. Nie ciecie. Jedź lepiej w stronę rzeki. No ale no taka... Na samym wolnej prędkości, nie za szybko. Takie no do tej 70 na dwie. Thank you.
Miałeś jakiś taki większy rozwój na tych transmisjach? Nie, ktoś inny robi z tej chwili transmisję, w której rodki przeciąga ludzi ode mnie. Nie wiem, jakieś ciekawsze według mnie rzeczy robi niż wiem, z tym, na który pociągu. Dlatego ich tu pewnie nie ma. Ja pewnie zaraz tę stację przerżę, oczywiście. Może uda mi się. Myślę, że to błąd operacyjny wyskoczył. A tu co, taki ludzi posty? Pamiętaj, bo ja tu kolejny nie zapiszę. Rozumiem. Czyli postoi na sobie jakieś minuty, poczekamy. No, drodzy Państwo, co tam mogę słychać? Oczywiście pytanie do tej co nie ma. Teraz na tych, co oglądają odcinki. Również. Proszę wiedzieć, możecie tutaj w komentarzu na swój własny się odpowiem. No i tak, jakby to było na transmisji, że teraz zadać jakieś ciekawe pytanie, no wybierzcie czymś. Nie ma żadnych pytań, rozumiem. Nie, no ta muzyka jest trochę klimatyczna, nie? Jeszcze muzyka tutaj. Żeby człowiek się... Tak, podczas jego postawy tutaj mi się przestało trochę, nie? Piękne rzeczy. Ej, jednak ja to też zupełnie inna muzyka, więc... No słyszałem o tym, że zaletałem oglądanie. W czasie, kiedy próbujecie razem. No to właśnie macie ten moment, nie? Gdy wam się prześle trochę. Patrzę sobie trochę z inów głośnić. Słuchajcie, to piękna muzykę. Taką powoli. Usypiają. No, żartuję, nie dosypię. Jeszcze trochę ten stream potrwa. Nie wiem, czy to jest pierwsza? Nie wiem. Nie, trasę do Rydę. A ten ma trasę do Szczęśni. A. Gówno. No już tylko półtorej minuty.
A ten chłop cały czas jedzie za. Pewnie drzwi schodzą. O, proszę się, że mam wiesza się psuje. Nie chcę, żebyście się od nim słuchiwali i zasypiali. Jest i pobudzenie. No, od razu coś się przejmie. No, ciekawe. Witam serdecznie, Filip Dziekowski, Johnson, witam serdecznie, na biurze trunku. Jak leci? O, leci. O, pomaga tylko obec, dobrze oczywiście. Widzę, pojawili się subskrybenci z YouTube'a. Ale mam jeszcze wysyłany z czatu na jego. Czyli chyba... Nie, nie widać na... W streamie. To są wiadomości z chłopaczy z Twitcha. Gdzie śmigasz? Śmigam do... Zaraz ci powiem, już jest sobie hamulny. Drogi panie Johnson. Niech będę dzisiaj do rydę pierwszy jeden. Oczywiście z rydę ekstremis. Nie, nie widzę. Za daleko mam momentu. Nie mam jak się. Przebliżyć przez mikrofon, dziękuję bardzo. Za gratulacje, nie trzeba mi gratulować, na to mało widzów, ale no cóż, w końcu się doczekaliśmy, ale to przede wszystkim Państwo zasłyszeli. Jesteście ze mną i subskrybujecie. Kanał. Znaczy, jeden minutę chyba przejmę, to jeszcze dużo czasu nie widzę. Nie możecie tylko podziwiać piękny składnik stojący w peronie. O, jednak na input chyba input żyje. Żyje.
No to tam, drodzy Państwo, co tam słychać u Was w takim razie? Do mnie już było takie pytanie. Więc, drodzy Państwo, możecie się również wypowiedzieć na ten temat. Dobrze, więc wyruszamy z Sundown. I lecimy w dalszym czasie do Rydę. Chyba ta muzyka przekroczyła tę samą dali transmisję na żywo. Bo coś przecichło im się trochę. Dobrze, zbliżamy się do naszej następnej stacji, oczywiście rozkładowo, bo jak to by mogło być inaczej. Znowuż przerżne. A jeszcze przekroczenie prędkości na następne. To cóż, ze złotem już się możemy pożegnać. No już na pewno. Już na pewno. Nie chciał, żeby taki maszynista kierował pociągiem. Naprawdę, no maszynista to ja bym się tego nie nadał. Musiałbym tutaj stację przejeżdżać. Jeszcze naszymi polskimi kolejami to tak, ale tak jak tutaj to ja nie. Ja tutaj się zaciekam, ja to samemu do siebie.
Patrzę się niby na czat, a może ktoś akurat napisze i się nie zwraca uwagi na to, co się dzieje. Tak jest. Aż najwód zapadał drugim regulami. No i jest ładnie napisany pod transmisją na żywo na Twitchu. Chyba na YouTube nie ma. Na YouTube najwód o tym przypomnę. Dostatecznie dobrze. Dobrze, teraz tylko żeby się zmieścić w ten peronie następnej stacji. No to już ja nim się nie zmieści, to ja już nie. Można to skończyć, tylko nawet brązowy nie było tak, bo można chociaż jakiś srebro jeszcze. Chociaż to wątpię. Nie no, ale osobiście dla mnie to kiepski jest ten pociąg. No i tu jest ta nieczynna stacja, co była. Ze względu na sezon zimowy, ona jest otwarta tylko w sezonie, nie? I tu jest otwarty tylko ten jeden toriec. O tym chyba było mówione na początku scenariuszy. Chciałbym wam coś powiedzieć. No już przejadę tą stację.
przejść. Jak przejść się udało się. Nasz tydzień naprawdę, czuję, nie ma na tych transmisjach, aż to jest dziwne. Po prostu dziwnie. Się aż człowiek czuje tak. Następny stream musi być z jakiegoś opcji, czy z czegoś. Dlatego, żeby się zajęło od razu. Prowadzenie bardziej. Wtedy będę mniej się patrzył na ten czat. Nie się patrzę na ten czat i myślę, a może akurat ktoś coś napisze. A to nic. Powiem, że jeżdżę bez nocy później, no to jest tylko ciągle mam podziwu. Wyczucia. Myślę, że przełączę tą muzykę, bo zaraz właśnie. To już trochę lepsze. Od 36 do 37 jesteśmy tu trochę przed czasem. Pewnie dlatego, bo tu o, się nie zatrzymaliśmy, nie? Wiedział ten tu. Stranuję. Dobra, jeszcze dwie stacje zostały. To jest twoje drogo. Jesteśmy na dobrym kursie. Co jest na tej dzisiaj z tym Tidalem? Nie wiem, czy to oni mają problemy z tymi swoimi serwerami, czy to naprawdę u mnie. No.
No w tym tunelu to jest bardzo ciekawa rzecz. Jest tak strasznie ciemno, że jest naprawdę jakiś człowiek ciosy na platach leży. To by nikt go coś właściwie nie widział. Nie? No i się zastanawiam, czemu własne transmisje na żywo, ta trasa jest też jakoś dziwna. Szara. A nie biała. Na początku jest biała, a teraz robimy na szary. No, jest cały czas biała. Ciekawy element. Trzeba zacząć szybciej hamować, no już nie wyhamuję. No i to jest muzyka, to powinno to lecieć, jest do początku. No jadę. Nie no, irytuje mnie ten tajdal, nie? Irytuje. No i jadę, jadę sobie, panie Mordechanie. Ale to brakło składności, to awangardy. Punktualnie przecież. Muszę trochę podmieniać jeszcze kolory, jeśli chodzi o ten czat. Nie wiadomo, co jest z użytkownika, ale co... wiadomością. Jeśli chodzi o czat na transmisji na żywo, to ja mam swój podgląd. To są zupełnie dwie inne rzeczy. Co tam słychać u pana, panie Mordechaju? Dobrze jest, to się cieszę, że jest dobrze. Cieszę się z tego haśla. My właśnie dojeżdżamy do stacji końcowej naszego kursu. Do Ryde Pierhet One, oczywiście. Jeszcze przekroczenia prędkości, bo oczywiście mogę się na czas musimy patrzeć. No to tam nikomu nic nie zrobiło. Odjedźmy do samego końca. No tu już jesteśmy opóźnieni, nie wiem czemu. Co mi do tego. Dobrze, i pociąg siadł. Dobrze jest. No jak to nie ukończyłem? Niewykonany? Przecież wykonałem go. Byłby to tak. Nie no, drodzy Państwo, nie no, jak ja chcę nie wykonać. Przecież widzieliście dokładnie, że go wykonałem. Oszukują pieniądz. Dobrze, ale to tylko na tyle w tym. No i wam dwa odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, klikając ten czerwony kanał, zostawiajcie dzwoneczek. No i się z wami pożegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.